Piękne słoneczko niedzielne. Jeden z widzów się mnie ostatnio pytał, ile mam królików. No to zobaczymy, ile mam królików. 3 sztuki tu są. Przed chwilą im dawałem w sumie jeść. Marcheweczka wchodzi dzisiaj w repertuarze, sianko. Owiec. Co wam nie dałem? Zdążyliście trochę ujeść. Trzeba dorzucić. I woda. Trzy sztuki. Ładny ten czarny, całkowicie taki jednolity. W sumie takie najmniejsze w całej hodowli. Bym powiedział, tak jakieś średnia rasa się stworzyła. Tutaj mamy samca. Samca mamy mojego. Ale jak widać, jest tutaj z partnerką. To jest akurat królik mojego kuzyna. No i się tutaj poznają, że tak powiem, od wczoraj. No. Marcheweczka. Podwójna porcja, oczywiście. No i bawcie się. Samiec. No, kurczę. O, muszę to poprawić. Ostatnio nie mam czasu. W sumie też dlatego mało nagrywam o królikach. Samiec, baran francuski, dosyć duży. Masa gdzieś 6,5 kg. Całkowicie biały, nie? Z czerwonymi oczami. Także ładny. Dalej mamy 2 króliki, to są 2 samice bodajże. No bo tak są podzielone, nie? Ładne, ładne, duże. Myślę, że około 4,5 kg mogą mieć. W tej chwili do 5, nie więcej. 4, 4,5 bym powiedział. 2 samiczki. Marcheweczka. Jak widzicie, mają tutaj takie więcej miejsca. Taki większy boks. Podobnie jak i tamten. No. Samiec mieszka w mniejszym. I tu mamy samiczkę. Tak jest, bardzo ładna, duża, też taki duży, duża rasa barana, bo są mniejsze barany i większe barany, wszystko zależy od tego oczywiście, co tam, z czego to powstało, nie? No to to jest, raczej będzie duża samica, bo to jest z poprzedniego roku miód. No. Tu mi się nie chce otwierać, bo to jest trochę zabawy, ale mamy 2 samce tutaj, tak? Z tego co pamiętam, no, możliwe, raczej tak. No i też ładne umaszczenie, ten czarno-biały całkowicie, bardzo ładny. Ten też niczego sobie. I tu mamy jeszcze takiego jednego, to jest samiczka z tego co pamiętam i chyba to też są samiczki. To nie są samce, to są samiczki. I tutaj tak. Bo ja staram się robić tak, żeby się raczej samiec z samicą nie widział. No, to mieliśmy tutaj tak. Jednego, nie? Tam 2. To jest 3, 4, 6, 7. Bo tu są 2, ale jest jeden mój. I tu jest 10, bo są 3. O, patrzcie, opałaszowały normalnie marchew już. Też się nie ma. No i tu mamy jeszcze. Tak, po 2. 2, 2, 2. M2, M2, M2.
No, samice, samce, samice. Tutaj w środku są samce i u góry samice. To są te, które tam się urodziły takie niekompletne, bez uszu. O, widzicie? Półkę usza, ucha ma. No, to by było 16. Tam było 10. No i tu mamy samiczkę. Ona jest zakocona. Znaczy, no była u samca parę dni temu. To jest samiec. Taki władczy, bardzo ładny samiec. To jest samiec, który jest bardzo podobny do samca, którego miałem jako pierwszego, jak rozpocząłem hodowlę królików ponownie. No bo jako dzieciak, mały dzieciak, hodowałem króliki. Potem przez jakiś czas nie hodowałem królików. I w momencie, gdy mi się urodził syn, mniej więcej, to postanowiłem jeszcze hodowlę królików z powrotem rozpocząć. I mój samiec pierwszy wtedy, którego kupiłem, był bardzo podobny do tego samca. I tu jest samiczka, która też będzie zakocona za 2 dni. No bo na razie samiec robi se tam robotę. Trzeba mu zrobić dzień przerwy, żeby nabrał sił. No i... No i tak z 2 samiczki zakocę. Także no, hodowla jest, może nie aż tak duża będzie jak była, bo miałem najwięcej chyba 40 parę królików, ale myślę, że około 20 sztuk zawsze będzie, gdzieś tak między 10 a 20, o, myślę, że powinno być. Dobra, trzymajcie się, do następnego, hej!